Dzisiaj postaram się przygotować najprostszą golonkę, czyli golonkę po góralsku. Tutaj potrzebujemy po prostu golonkę i piwo, także nie jest to żaden problem. Piwo dobrze sprawdza się na grillu, piwo dobrze sprawdza się przy kiełbaskach z grilla tak samo, jak i również przy golonce. W pierwszym etapie naszą golonkę oczywiście gotujemy. Ja już wiele razy mówiłem, że nawet jeżeli pieczemy, to fajnie jest ją ugotować po to, że po prostu wtedy golonka od kości dużo lepiej odchodzi gotowana, która potem będzie pieczona. Tak więc naszą golonkę wrzucamy do jakiegoś kotła i gotujemy przynajmniej z 2 godziny sobie. Niech się bardzo fajnie weźmie, ugotuje i odejdzie od kości nasze mięsko. Naszą golonkę gotujemy na pół miękko, w zasadzie bez żadnych dodatków, nie dodajemy ani soli, ani niczego. Tak gotujemy, żeby na pół miękko była wygotowana. Wcześniej w ogóle możemy ją przed gotowaniem wymaczyć w wodzie, niech ona sobie kilka godzin posiedzi w wodzie. No i potem dopiero możemy zacząć gotować. Naszą ugotowaną golonkę wyciągamy, możemy wsadzić troszeczkę w zimną wodę, żeby ją ostudzić. Nakrajamy w kratkę. Naszą golonkę możemy położyć na jakąś blachę albo do jakiejś formy. Na samo dno wylewamy 2 szklanki zimnej wody i wkładamy do piekarnika na 200 stopni, mniej więcej na 2 godziny. Co 20 minut bierzemy, polewamy naszym piwem, czyli łatwo obliczyć, że będzie 6 takich polań. Oczywiście tego nie zamykamy, żeby to się w tej wodzie nie gotowało, tylko żeby woda wyparowała, a żeby nasze golonki przesiąkły naszym piwkiem. To jest właśnie ta różnica między Niemcami, Bawarczykami, a góralami, bo Bawarczycy polewają ciemne piwo, dlatego że ciemne piwo tworzy taką skorupkę na pieczonej golonce, natomiast górale polewają jasne piwo. Tak samo jasne piwo można fajnie polewać kiełbaski, które są na ruszcie. Też całkowicie te kiełbaski zmieniają smak. Polecam, żeby to właśnie w ten sposób wypróbować. No i tak smakowicie wyglądają nasze golonki z rusztu po góralsku, które są robione w piwie. Bardzo dobrze one smakują z jakimiś dodatkami. Tu na przykład są knedle wiedeńskie. W końcu górale też pod cesarza podlegali, także można zrobić knedle wiedeńskie. Znajdziecie na kanale przepis, jak je zrobić. Fantastyczna sprawa, fantastyczny dodatek. Życzę wszystkim smacznego.